Hej, 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 moi drodzy, witam jak zwykle, niezwykle serdecznie. Tutaj znowu ja, Orention. Gramy dalej w Vampyr. Ale ja chciałem zobaczyć, co tu mamy. Mamy jakieś śledztwo niedokończone. Wypytaj Corcorana Tipetsa o błąd w sztuce lekarskiej. Dobra, dobra. Będziemy to tropić. Mamy gdzieś tą głowę? Bo to taka główka była na tym radarze, nie? Aha, i teraz właśnie, bo jeszcze się dowiedziałem, że... jak mamy ten DLC, to tutaj jest jakiś... O, właśnie. Smucza zguba. Jakaś broń... Szczekacz. Jakieś bronie nowe i coś tu się dzieje dziwnego. Zasłona cienia. Niektórzy wrogowie, tacy jak ślepi skale czy kaznodzieje, wyczują twoją obecność, kiedy będziesz korzystać z tej umiejętności. Kurczę, już nic nie pamiętam. Tak dawno nie grałem w tę grę, zresztą w żadną. O! Jakie gustowne wdzianko. Nice. Dobra, możemy tu przez okno wyjść. Mamy 610 punktów, to nie za wiele, nie? Nic tu chyba nie zdziałamy z taką ilością punktów w rozwoju naszej postaci. Zapomniałem, jak... Jonathan Reed, właśnie. Jonathan Reed. A co to za... Smocza zguba, zabytkowy, ale wciąż ostry miecz, którego ostrze ozdobione jest wygrawerowaną sentencją łacińską, prawdopodobnie został wykuty w Walii w VI wieku i należał do Paula Aureliusa, założyciela bractwa stuły świętego Pawła. Możliwe jednak, że powstał później, jako że styl i jakość wykonania odbiegają od ówczesnych kryteriów. Smocza zguba trafia do rąk każdego nowego mistrza bractwa i była używana w tajemnych ceremoniach, podczas których mistrz ruszał na pojedynek z jakąś wrogą istotą. Święty miecz zginął w czasie schizmy między bractwem a stróżami Prywen w połowie XIX wieku. Obie strony wzajemnie oskarżają się o jego kradzież. Prędkość ataku 10. Możemy go ulepszyć? Nie, bo nie mamy fragmentów zwyczajnego uchwytu. No dobra. Niech będzie, zobaczymy co zacznie. No gdzie mam głowę? Gdzie mam ten cel do śledzenia? To jest Tipec? Tak się robiło, tak, to jest Tipec. Chodź no, Tipec. Hej, 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 okej. Good evening, Dr. Tipec. Good evening. Dr. Reed, any good news to share? Osobiste pytania. O, jest błąd w sztuce. Corn, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Kto to był? Pomyłka tak jakiej natury? Nie wiem. Dobra. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong. No zdarza się. The dosage was too strong. Najlepszy. Kto to był? Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Dlaczego, czemu nie zaniechał pan praktyki? Trochę takie pytanie. Why not stop practicing? Zbyt osobiste. I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Potrzebujesz wskazówki. No i co, to wszystko? Będę milczał. Twoje życie w Londynie. Jesteś wyczerpany. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Nie musimy niczego udowadniać. You've nothing to prove, Dr. Tippett, to anybody.
And we all praise your experience. Please, have some rest. I am perfectly fine, and I am not too old for this job. Nikt tego nie mówi, że jesteś za stary. Jesteś po prostu przemęczony, tipec. Odpocznij. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. No to banał, nie? Wszędzie jest tak samo, myślę, w tym czasie, kiedy ta epidemia tej hiszpańskiej grypy szaleje w Londynie. It's not exactly the best situation in London either. Dokładnie. I can't have expected this hospital to be prepared for what was to come. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Kurczę, dawno nic nie grałem. Już się zaczynam wkręcać w tą opowieść. Brakowało mi tego trochę. Muszę powiedzieć. Powiedz mi o personelu. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Pięknie. Pozytywne. Mów o pozytywach. Tell me more about cherished people then. Nurse Branigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Takie trochę, kurczę, nic nie wnoszące te rozmowy są jak... Do you need any medical assistance yourself, doctor? Nacisnąłem prawy bumper. Don't be ridiculous, dear colleague. Czyli co, jesteś zdrowy? Zdrowy, okej. No było. To czemu to, a już się wyszarzyło? Dobra, dobra. Będę milczał? Goodbye, Dr. Tibbetts. Nie wiem, co chodzi, będę milczał. Tym boleśniejszy upadek. Zdecyduj, co zrobić z doktorem Tibbettsem. Przemilcz błąd doktora Tibbettsa, o ile złoży rezygnację. Zaufaj Gwyneth Brennagan. I przemilcz błąd doktora. Czyli mamy dwa takie... dwie opcje, tak? Zakończenia tego questa. Nie wiem, co wziąłem, ale gapiłem się na te napisy. A gdzie jest ta siostra? Gwyneth. Dobra, zagadajmy z nią. Zobaczymy, co ona tu powie. Good evening, Nurse Branigan. Good evening, Doctor. Good evening. Osobiste. Tippett się podziwia. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Dwóch wskazówek potrzebuję. Kurczę, nie wiem, co zrobić. Call me if you need assistance. A teraz w trakcie tego dialogu to przypomniałem sobie, że mieliśmy tego sysnąć, nie? O, nie tu, przepraszam, tu. Gdzie? O, tu jest. Odzyskuje zdrowie. 1000 punktów, 4 wszystkie wskazówki mamy na jego temat. Zabił mężczyznę. Clay jest mężem Edwiny Cox. Zupełnie nic mi to nie mówi. Clay planuje zostać przywódcą szajki. To co? A gdzie on jest? On gdzieś tu... O, jest. No nie wiem, kurczę, co... Nie wiem, od czego zacząć. Czy kończyć tego questa, czy co robić?
Beatrice Goswick. Nieznany. Kurczę, ile tu jeszcze osób do przepytania. A te Goswicki to... To jest, kurczę. Tam coś błyska. Wiecie co? Myślę, że zrobię tak, że... Ergotomina. Że chyba przemilczę błąd. Co tam się... dzieje? Co jest? A, pamiętam, wiem, co to jest. A jak ja mam, mogę tam wejść, tędy? Coś mogę ich podsłuchać. Przypomniałem sobie. To może być ciekawe. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Mhm. Dostępna nowa wskazówka. Mortimer zamierzał odebrać sobie życie. No właśnie, on jest taki strasznie... No taki depresyjny chłopina, nie? Ma jakieś epizody depresyjne, bidulek. Chciał się zabić, tak? Boleśniejszy upadek. Gdzie jest ten cały Korkoran? Bo chciałem mu powiedzieć, że chyba jednak przemilczymy te kwestie, nie? Tego jego błędu lekarskiego. Ale zaraz, jeszcze chciałem zobaczyć... Gdzie on jest, ten Korkoran? Tu. Dwie wskazówki nam brakuje na jego temat. Dobra, dobra, powiem mu, że będę milczał. Good evening, Dr. Tibbetts. Dobra, wiem. I will cover for you, Dr. Tibbetts, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. I believe you're still of use to the hospital, considering the situation. Then I can make you this promise. As soon as the epidemic is eradicated, I will resign. Okay. Oj, nawet na... Nawet nam zapłacił. Nawet nam zapłacił za tą, że tak powiem, no... Lojalność taką lekarską. What will you do after your resignation? Do you have a plan? Przepraszam. I always fancied visiting Cyprus. Such a beautiful island. I could buy a house there by the sea. Read poetry and wait for death. Bardzo piękna emerytura, też bym tak chciał. Jeszcze coś? Potrzebuję wskazówek wszędzie. Dobra. To na razie, doktorze Tibbetts. Właśnie on mówił o tym, że śledztwo zakończone sukcesem. No właśnie jestem tego samego zdania, że on jest tu potrzebny w szpitalu w momencie takich takiej liczby zachorowań na tą Hiszpankę. No kurczę. Każdy, nikt nie jest nieomylny, no postawił błędną diagnozę, nie? Już nie bądźmy doskonali. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. A mogę z nim gadać? O, mogę. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. How are you? Próbowałeś odebrać sobie życie. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right, then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. Śmachnąłem ręką, ściszyłem sobie słuchaweczkę. Jak mogę pomóc? Możesz mi zaufać. You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death.
I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Klucz do Mortimera Goswika. Klucz Mortimera Goswika. Do kryjówki, tak? Ten? Nie, to ten. Pewnie jakieś śledztwo? Śledztwo. Jest Mortimer. Dobra, śledzimy śledztwo. Mortimer Goswick to słabowity i przygnębiony młody pacjent szpitala Pembroke, który próbował odebrać sobie życie. Poprosił mnie. Udał się do miejsca jego próby samobójczej i zabrał stamtąd list pożegnalny pozostawiony tam dla matki, Beatrice, zanim adresatka sama go odnajdzie. Okej. Okay. Nara. Pa. Żegnam. But don't hesitate to contact me if you need any help. Jasne. Jest główka na wskaźniku. Idziemy. Idziemy zobaczyć, co też Mortimer Goswick zostawił dla swojej mamy Beatrice w liście pożegnalnym. Może uda się go przeczytać. Gdzieś tam. O, niedaleko, 96 metrów. Udaj się do domu Mortimera Goswicka. Później ten, załatwimy to śledztwo. Wysysamy krew z tego kolesia i udamy się do Whitechapel, 34 metry. Znaczy nie do Whitechapel, tylko... O, przedmieścia Poplar. Tylko do Whitechapel się udamy, nie 96 kroków, tylko od razu. U góry, to chyba tam. A tam ktoś łazi. Na którym jestem? Na 10. Ten jest na... na 9. Ten jest na 10. Ten jest na 11. O, mieczyk. Chciałem wypróbować mieczyk na nich. A, już wiem, dobra. Bum. O, co boys? A, już wszystko zaczynam... Potem, jarzyć. O ty! Nie, podoba mi się to. Kołek swój. Kołek... O, tamten sobie poszedł, fajnie. Piękny cios. A tym się leczę, dobra, wiem. Leczę się? Leczę. Jeszcze raz. Halo? Aha, musi czas minąć. Dobra, rozumiem, już tu widzę. 3 sekundy. To już sobie wszystko przypominam, będzie dobrze. Ul go układa tym kołkiem, pięknie to było. Nic z niego nie wypadło? Nic. A z tego? Też nic? A nie, coś jest. Szylingi i pył glinowy. Pył glinowy to pewnie do czegoś, do craftingu, nie? Bo też już muszę wam powiedzieć, że nie pamiętam, ale wszystko, nie pamiętam, ale wszystko sobie przypomnimy powoli. Tu leży. Z tej strony też możemy się dostać. Odblokowano kryjówkę. Świetnie. Jest warsztat, nie? O, kurację. O, przypominam sobie, już wszystko wiem. To są na ten. A tutaj nam brakowało uchwytu jakiegoś, nie? No, dobra, wszystko wiem. Ale to tutaj tego Mortimera 3 metry. Gdzieś... O, tu jest, dobra. Złożony list. Droga matko, kiedy znajdziesz ten list, mnie już nie będzie. Pragnę, byś wiedziała, że nie odchodzę z twojego powodu. Opuszczam ten ziemski padł, ponieważ nie potrafię znieść miażdżącego ciężaru egzystencji w tych straszliwych czasach. Czasami czuję... Jakby wiersze Baudelaire'a były echem mego serca. Gdy niebo ołowiane ciąży jak pokrywa nad dachem, nad duchem, co się wije w nudów wiecznej mocy i gdy mrocząc, widnokrąg ta chmura straszliwa zsyła nam
dzień czarniejszy i pustszy od nocy. Jakież to piękne, matko. Kurde, jaki ty jesteś depresyjny, chłopie, otrząśnij się, życie jest piękne. Puch. Nie zniosę dłużej tego cierpienia, nie chcę, żebyś próbowała mnie od tego odwodzić. Szczególnie, że jedynie odwlekałabyś nieuniknione. Gdybyś jakimś sposobem mnie ocaliła, podejmę kolejną próbę. Żegnaj, twój syn Mortimer. In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Właśnie. Ja też bym oddał jemu, nie? Coś tu była wskazówka o Mortimerze nowa. Gdzie jest Mortimer Goswick? Tutaj. Zdaje się, że Mortimer naprawdę pragnie umrzeć. O kurde, jaka wskazówka. No i możemy go oddać matce, albo możemy go oddać chłopinie. Ja myślę, że... O! Aha, schowek, już pamiętam. Tam się to, co mamy... O, szylingi pewnie będą, no. Tam możemy chować to, czego mamy nadmiar, po prostu. Tędy nie przejdę. O! Chyba wyszedłem z drugiej strony. Nie, nie wskakuj do tego, chłopie. Koksownika, o. Nie. Bum. To są ci Preywen, nie? Strażnicy. Au, podpalił mnie. A, Buster! Dobra, panu już podziękujemy. Cyk, pali się. Pali się ten Jonathan. Aj, kurczę, taki cios. No, trzeba być bliżej. Patrzcie, jak... Oż ty, typie. Gdzieś się jaką tą zrobił? Zablokował. Cios, skubaniec. Dobra, zdążyłem się uleczyć przed transfuzją. Pięknie, pięknie, Jonathanie. A drugi? Tu, tak? Tak. Nie, nie, tu. Gdzieś. Tu, dobra. Szylingi. 3 złote nam dał. Pięknie. Tu jest. W ogóle ma klimat, taki fajny klimat zbudowany jest. Pasuje do tego, do całej tej opowieści moim zdaniem. Przepraszam. Damy list Mortimerowi, nie będziemy Betrayers i damy jemu, bo nam zaufał, powiedział, dał klucz. To nie będziemy tacy, nie? I teraz nie wiem, czy najpierw sysniemy tego typka? Chyba najpierw, a później pójdziemy, bo on nam da 1000, będziemy mieli 1800 za Mortimera, pewnie też coś dostaniemy. Dobra, chodź, idziemy. Hey, Doc! Hipnotyzuj. Jemu się należy, bo to wredna kanaria. Gdzie mam go prowadzić? Tam aż gdzieś? No dobra. Tak daleko? Myślałem, że to gdzieś to trzeba było iść za te namioty tam z boku i zrobić swoje, a nie o. Przez cały szpital może cię przeprowadzimy. No dobra, niech tak będzie. Dostaniemy za niego 1000 doświadczenia. Mam nadzieję, że dostaniemy też coś za ten klucz, znaczy za ten list Mortimera Goswicka. I będziemy rozdzielać punkty doświadczenia. Tam, nie? Tu? Jest. Ups. Szybka transfuzja. O, fajny ten. Fajny taki chór na kilka głosów. Killed, extorted, stole. Now I die. Fuck it. I'll live the way I wanted. Dzielnica wkrótce odczuje skutki twoich działań. Chryste, panie, już się boję. Już dostaliśmy jakiś toporek, nie? O, toporek Klaja. 72 obrażenia, ten ma 75. No to szału nie ma, a może będzie można to sprzedać. Solidny toporek często zabierany na pokład? W celu bezpieczeństwa. Ten należał do Kleja Coxa i został zmodyfikowany tak, żeby lepiej służyć w walce. Świetnie.
Mamy 1810 doświadczenia. To jeszcze idziemy do... co się... Salicyna plus 1. Gdzie ten Gozwik był? Kurczę, pogubiłem się. Czekajcie, tu jest wejście? To tu. Oddamy tego questa, ten list Gozwikowi i pójdziemy na górkę. Rozdzielać punkty. Good evening, doctor. Nie, ale nie chciałem z panią. Dlaczego samobójstwo? Twój syn pragnie umrzeć. Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. I won't. I understand you fear the legal consequences, Mrs. Goswick. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension. Not judgment and punishment for what he may or may not have done. Mortimer is extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say, Mortimer had no reason to die. All he said to me was that he wanted to make the world a better place, but couldn't. Lepsze miejsce? What do you think he meant by making the world a better place? Mortimer has always been a sensitive soul. He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. It's like he carries everyone's sadness with him. O Boże, no jak jest taki wrażliwy. No przecież są różne sposoby. Można malować obrazy, rzeźbić rzeźby, komponować muzykę. Nie trzeba od razu się zabijać. Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. He couldn't help but dwell on such things. Dobrze poinformowany optymista, jak niektórzy mówią. A jak z pani zdrowiem? Zdrowa jak? Jak zdrowa? Nie, czekaj, bo ja nie chciałbym, żeby zdradzić Mortimera, tylko chciałem jemu oddać ten list najpierw. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Przeczytałem, no. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's awful. It's unbearable. And I don't ask anyone to understand what I feel. Szczęściasz z siebie? Rozpacz to śmiertelna trucizna, ja też tak uważam. Despair is a deadly poison I've tasted myself, sir. We're only tempted to drink it because we're terrified by the uncertainty of the next minute. Tak, bardzo mądre słowo. For I waited for so long, hoping that the next minute would be less unbearable. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Jesteś w dobrym kraju. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured, you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Jak zerkam na czas, już tak się nam tu przedłuża, dobra. Oto twój list. I have retrieved your letter, Mr. Goswick. I can assure you that nobody read it but me. Thank you. This is for you then. For your help. And for your silence. Też tam zapłaci? Talk to your mother. It would be good for both of you. Thank you, Dr. Reed. I'll think about it. Now please. Let me be. Też nam zapłacił. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me. Dobra, to już mówiłeś. 50 tylko. Śledztwo zakończone sukcesem. Tylko 50 doświadczenia i 100 zł dostaliśmy. No dobra. To idziemy na górę. Do naszego pokoju, do naszej siedziby.
No i tam skończymy odcinek, moi drodzy, bo żeby nie był za długi. Zaproszę was na kolejne odcinki. Zaproszę was do innych gameplayów na moim kanale. No i cóż. A tymczasem podziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do następnego razu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.